Drodzy Państwo, firmę Arkona każdy w Polsce zna i nie tylko w Polsce. Jednak z ogromną przyjemnością przedstawię ją jeszcze raz dzisiaj, korzystając z okazji, że moim gościem jest właściciel i prezes firmy Grzegorz Kalbarczyk, lekarz-dentysta. Panią Przyniską. Dzień dobry jeszcze raz. I kochani, dzisiaj, właśnie dzisiaj w Labie, pokażemy Wam ważne dla każdego gabinetu produkty. Jedyne, innowacyjne, produkowane tylko i wyłącznie przez firmę Arkona. Nie ma na całym świecie, nie tylko w Polsce. I pokażemy Wam, ja to sama też sprawdzę, w jaki sposób je wykorzystać, tak żeby zadziałały najlepiej, żeby nie było reklamacji, żeby nie było pretensji i żeby wszystko działało. Tak, dokładnie tak zrobimy. Tutaj Ciebie bardzo poproszę o pomoc, wiesz, bo ja jestem tylko testerem. Testerem. Ale drodzy Państwo, sprawdzimy dzisiaj, czy rzeczywiście tak jest, jak tutaj firma nam obiecuje. Tak, ja to się bardzo cieszę, że będziemy mieli okazję sprawdzić, bo lepszego testera, Laura, jak Ty, to nie znajdziemy. A właśnie dlatego, że ponieważ nie jesteś stomatologiem, to będziesz mogła pokazać, jak to jest proste i wygodne. Stąd lekarze, którzy mają czasami wątpliwości, zresztą nie tylko czasami, a zresztą dobrze rozumiem, jak wielu lekarzy się nie nauczyło posługiwać włóknami, bo włókna, zwłaszcza szklane, były tak niewygodne w pracy, w modelowaniu, w podbudowie, że sam też kiedyś, zaczynając od włókna szklanego, też wrzuciłem to w kąt i myślę sobie, nie będę tym pracował, jakoś inaczej sobie spróbuję poradzić. Stąd ten problem niewygody włókien cały czas nam gdzieś tam w firmie przyświecał jako taki zły do zwalczenia. I my dzisiaj mamy produkt, co możemy z pełnym przekonaniem, czystym sumieniem i satysfakcją pokazać, jako tak, to jest właśnie to włókno kompozytowe, które skonstruowaliśmy specjalnie dla wszystkich lekarzy, żeby był wygodny w pracy. Bo to, że my mamy ilość tam pacjentów, którym trzeba pomóc, to wszyscy wiemy, to nie trzeba nikogo przekonywać. Ale tu chodzi o to, żebyśmy my, ja cały czas w tym znaczeniu my, stomatolodzy, mogli sobie poradzić z wykonaniem tych zabiegów w sposób przyjazny dla nas, w krótkim czasie i wygodnym też dla pacjenta, żebyśmy też pacjenta nie udręczyli kilkugodzinnym zabiegiem, mogli to wszystko wykonać. Ten produkt został skonstruowany tak, żebyśmy za jednym zamachem, przy jednym modelowaniu położyli trzy warstwy, które wcześniej trzeba było położyć, bo we wszystkich innych włóknach, które nie są włóknami kompozytowymi, trzeba było przygotować oczywiście miejsce, czyszcząc, trawiąc, tak, susząc, pokrywając systemem miażdżącym. Tu jest cały czas to samo, ale przy tradycyjnych włóknach, tak to sobie pozwolę nazwać, zresztą nasza podwiązka też do tych włókien się zalicza, trzeba było kłaść pierwszą warstwę kompozytu, modelować ją specjalnie i dopiero nawet niekoniecznie odczekać, bo to przy, no zależy od pracy, ale zasadniczo trzeba było tę warstwę kompozytową położyć, czyli jakby robimy jedną warstwę i dopiero na tę warstwę kładziemy włókno i dopiero na to włókno kładziemy jeszcze jedną warstwę kompozytu, czyli tak naprawdę trzy warstwy trzeba było położyć. Dzisiaj mamy włókno, które nie wymaga tej pracy, czyli w czasie, kiedy normalnie byśmy kładli warstwę kompozytu pod każde inne włókno, dzisiaj kładziemy kompozyt, włókno, kompozyt za jednym zamachem. I modelowanie jest dokładnie tak samo wygodne, proste i dostępne dla każdego lekarza, jak modelowanie warstwy kompozytu. I to zrobimy. Dobra. To zrobimy. Tak jest. Róbmy to. Róbmy. Ja już jestem podekscytowana niesamowicie. Uwielbiam. Uwielbiam się uczyć i szkolić. Słuchajcie, no to tak. My już otworzyliśmy włókno. Tak, otworzyliśmy włókno. Żeby na czas. Grzegorz, może od samego początku. Jak należy się z tym włóknem obchodzić? No bo to jest dosyć istotne. Tak. Tu można bardzo łatwo popełnić błąd, stąd uwaga. Włókno jest zapakowane w taki sposób, żeby zewnętrzna warstwa pomarańczowa nie przepuściła światła. Tu jest filtr. Ta folia jest filtrem, światło tędy nie przebiegnie. Jeżeli sobie położymy odwrotnie w ten sposób, to ta osłonka teflonowa przepuszcza światło. Tak jest. Natomiast tu nic się nie dzieje. Czyli pamiętajcie Państwo, tak bezpiecznie pomarańczowym kolorem do góry. Zwłaszcza, że tu jest 6 cm. W zależności od pracy będziemy z reguły potrzebowali mniej. Stąd żeby nam się nie zniszczyło to, co zostawiamy, czego nie będziemy w tej chwili używać, a często w ferworze pracy zapominamy, żeby gdzieś tam schować, w związku z czym zawsze pomarańczowym do światła. I teraz pokażę dalszy etap postępowania. Dobrze. Robimy to w ten sposób. Zwróćcie uwagę, to na początku każdego włókna jest taki język. On chroni włókno przed zabrudzeniem. Jakby nam przypadkiem przyszła ochota, żeby złapać to za tę osłonkę, paluchami, czego oczywiście nie wolno robić, ale w tym przypadku jest to bezpieczne. Mamy ten podwójny język, zawinięcie i
Klejamy odsłonki i mamy gotowe. Teraz, żeby Państwu pokazać, jak ono jest pięknie modelowalne, zwróćcie uwagę, że całe jest pokryte w kompozytem. Zrobimy sobie pętlę. Mało stomatologiczny kształt, ale widzicie... Ale wiarygodny. Ale wiarygodny, tak. Teraz słuchajcie, będziemy robić... Dobra, to ja Ci oddam. Tak jest. Trzymasz sobie lewą ręką, bo Ty jesteś praworęczna? Tak, tak, tak. No ręką. I najpierw sobie tak wezmę tą sekundę, żeby mi było wygodnie przejąć. Weź sobie w pęsetkę. I już wyciągamy włókno z zasłonki. Wyciągamy, czyli ja słuchajcie, od nowa sobie tutaj... Ale możemy nawet z tą pętelką. Nawet z pętelką. Nawet z pętelką. Ona nam nie przeszkadza. Dobra. Wciągamy osłonki, zrzucamy, one są nam niepotrzebne. I tę pętelkę kładziemy w którykolwiek z zębów. Może być trzy... Aha, zaraz Ci podam. Proszę bardzo, zobaczyć. I teraz koniec włókna do jednego zęba. Tak jest, przytrzymujemy, żeby nam się nie przesuwało. Nawet możemy to wcisnąć mocniej. Jest, i drugi koniec wkładamy go, przytrzymując w tym trzonowcu. Kółeczko. Tak jest. I z tego końca, tak jest. Modeluję sobie tak jest. Ząbek, odkładam już tu. Proszę zwrócić uwagę, że to włókno, które cały czas w środku jest, w ogóle nie przeszkadza nam modelowaniu. Modelujemy tak, jakbyśmy odbudowywali zęba z kompozytu, bo to jest kompozyt. Do kształtu tak anatomicznego. Tutaj tak już pokazywały, że trzeba tak jest. Każdy zakamarek poprawić. Bardzo dobrze. Przed trzonowca mamy gotowego, bardzo ładnie. W trzonowym zębie układamy też na dnie, żeby... I mamy, słuchajcie, konstrukcję do mostu wykonaną. Jest jedyne, co... Tak, jest bardzo ładnie zrobione. Jedyne, co musimy zrobić, to taki zawsze odruch, żeby w okolicy brydawki dziąsłowej odciążyć włókno, żeby ono nam na dziąśle nie leżało. Przy jednym zębie, przy drugim zębie. Z jednej strony, jak nam zgnębnik przechodzi, to znaczy, że jest w porządku. Że jest prawidłowo. Jest złożony, to jeszcze sekundarzka. Dna. I co? Naświetlamy. Gotowe. Bardzo ładnie. Naświetlamy zgodnie z tabelą polimeryzacji i za jednym zamachem, w ciągu dosłownie kilkunastu sekund, słuchajcie, odbudowaliśmy tak. Przedtrzonowego zęba, bo prawie niewiele trzeba kompozytu tutaj dodać, a modelowaliśmy samego włókna. Tak. Odbudowę w przęśle brakującego zęba i podparcie na zębie trzonowym. Mamy konstrukcję włókna wykonaną, przedtrząsa odbudowanego. Jedyne, co nam zostaje, to tylko domodelować z kompozytu. Możemy na przykład, proszę bardzo, z kompozytu Next. Pokażę, jak to jest proste w obsłudze. Mamy blister. Powolutku odrywamy folię. Mamy dostęp do kompozytu. Bierzemy nakładacz. To może... Tak, z przyjemnością. Ja weź sobie do ręki. Z przyjemnością, oczywiście. Nic nie oddał. I tak Wyciągam sobie po kawałeczku. Słuchajcie, też bardzo plastyczny materiał. Zaraz zobaczymy, czy starcza. I modeluj trzonowca. Bo ekonomiczny też, starczył mi na dwa. To jest 0,2 grama i mamy dzięki niemu odbudowanego trzonowca, dokończoną odbudowę przed trzonowca i tak jakby jeszcze troszkę bo tu nadmiaru jest, to możemy odbudować część trzęsła. 0,2 grama. Nie 2 gramy, tylko 0,2 grama. Tak. 0,2 grama, które kosztuje kilka złotych. Dosłownie. Jeszcze jakoś tutaj powinnam popracować. Możemy świecić. Czyli tak, z włókna kompozytowego, z połóweczki mamy zrobione dwa ząbki i most
Podbudowę pod cały most. Z pewnym rozmachem odbudowanego przedszynowca. Tego oczywiście nie polecamy, żeby robić, ale chodziło o to, żeby Państwu pokazać, że w ten sposób możemy modelować z samego włókna kompozytowego każdego zęba. Tak jest to proste w postępowaniu. Czyli ten nadmiar można byłoby oszczędzić, zachować w następnej pracy, ale pokazaliśmy, że tak, można. Że z 0,2 i z 2 gramach odbudowaliśmy tak. Trzonowego i kawałek przedszynowca. Myślę, jeszcze że nam zostało jeszcze na nam troszkę zostało, więc jakbyśmy wzięli jeszcze jedną 0,2, byśmy odbudowali brakującego zęba. Genialnie. Mamy pierwszy. Mamy most. Pierwszą możliwość do zrobienia. Mamy most, to tak. A teraz będziemy robić sobie... No, dobra, ponieważ ty już umiesz, zrobiłaś elegancko most. Proszę bardzo, tu jest kawałek tego włókna, co nam zostało. Zrobimy koronę. Dobra. Postaram się. No. Na pewno tam coś jest? Jest. Nie żartuję. Jest. No, tak, pomarańczowym do światła. Jest, pomarańczowym do światła. Tak jest. Okej. Okay. Biorę sobie dalej to szczepczyki. Patrzę z tej strony. Tak, mamy końcóweczkę. Odwijkę. Odwijam sobie. Otwieram. Przytrzymuję. Tak. I będę teraz wyciągać sobie całość, prawda? Tak, jest całość. Okay. I robimy taką łowikę naokoło. Nakładaczek. Tak, przytrzymaj sobie w jednym, którymkolwiek miejscu. Będzie mi chyba najwygodniej. To będzie najwygodniej. Tak, jest. Bardzo ładnie. I obijamy naokoło. Obijamy naokoło. I lecimy tutaj. Tak, zobaczcie, jak elegancko. Niewiele kompozytu trzeba tutaj dodać, żeby odbudować całą brakującą koronę. I to jest postępowanie do każdej korony. Czy to będzie przedtrzonowiec, będzie kieł, czy to będzie trzonowy ząb, w ten sposób będziemy postępować. Robimy taką owikę, taki pierścień naokoło zęba. To powoduje, że siły rzucia, które działają na ząb, są niwelowane przez właśnie tę okrągłą konstrukcję. Gotowe. To jest druga praca, pani doktor. Bardzo dziękuję. Most piękny, korona bardzo ładna. Grzegorz, co teraz będziemy robić? Teraz wykonamy szynę. Metoda postępowania jest w zasadzie taka sama przy wykonywaniu szyny pośredniej, jak bezpośrednio w ustach. To może być na modelu wykonane też w gabinecie, ale my zakładamy, że nasz pacjent siedzi na fotelu, zrobimy mu szynę metodą bezpośrednią. Pokażemy od strony przedszynkowej, łatwiej widać, tak. Więcej widać, łatwiej będzie pokazać metodę postępowania. Dokładnie tak samo jest od strony językowej, także tu proszę się nie martwić, że to jest czymś się różniące. Nie, to jest dokładnie to samo. Otwieramy, wyciągamy. Łatwiej będzie pokazać to modelowanie w przestrzeniach międzyzębowych, więc... Słuchaj, nie będziemy potrzebować całości, prawda? Nie, będziemy potrzebować troszkę mniej, więc sobie odmierzymy. Zrobimy w ten sposób, że jeżeli będziemy modelować od kła do kła, czyli to mniej więcej w tym miejscu. Dobra, no, trzask. Tak. No jest. Jest ucięty. Dobra. To chowamy. Jeszcze się nam przyda. A nuż dzisiaj przyjdzie ktoś, komu trzeba będzie wypełnienie wzmocnić. I tak, postępowanie dokładnie takie samo jak poprzedni włókna, czyli od... Z tej strony, bo to jest bardzo ważna informacja, żeby... To zawsze jest widać to zagięcie, także nie ma tutaj problemu. Wyciągamy włókno. Dociągamy, odchylamy sobie. Zdejmuję całość? Zdejmijmy sobie całość. Spróbujemy zrobić taką metodą, tak jak zdejmijmy sobie całość. Razem z osłonką? Razem z osłonką, tak. Weźmy tym razem razem z osłonką. Pamiętajmy, że ta osłonka jest ważna, żeby nam się materiał nie spolimeryzował, tak? Kładziemy nie sobie, utwardził. Kładziemy sobie spokojnie na... Zaczynamy od tego. Zaczynamy od kła. Od kła jeszcze troszkę dalej. Jeszcze kawałeczek. Dobra. Dobra. I troszkę wyżej, bliżej brzegu siecznego. Dobra. O, tak będzie dobrze? Tak będzie dobrze. I połóżmy na wszystkich zębach. Niech to się tak luźno położy. Kładziemy na wszystkich ząbkach, jest. O, i teraz spokojnie modelujemy. Możemy zabrać na chwilę osłonkę. Zabieramy żeby ją na sekundę, dobra. I to jest od kła do kła, tak? Od kła do kła i modelujemy. I modelujemy. Tylko troszeczkę wyżej w stronę... Czekaj, troszeczkę ci pomogę, bo... Potem trzeba troszeczkę, dobra. Wyżej w stronę brzegu siecznego. Okej, dobra.
I zrobimy jedną ważną rzecz. Nie wolno nigdy o niej zapominać. O, tu musimy odsunąć troszeczkę od dodawki wyrostka zabudowanego. Czyli musimy wprowadzić spędnik. O, o, bo tu nie może nam leżeć na dziąśle. Nie leży na dziąśle. Dobrze, i tu jeszcze troszeczkę do góry. I rozpuszczamy. Rozpuszczamy, tak? Tylko troszeczkę do góry dajmy. Żeby jeszcze, znaczy, jeszcze, tak, troszeczkę, tak, jeszcze troszeczkę, żeby dziąsło uwolnić. I rozpuszczamy, rozpuszczamy, żeby gładko przychodziło. Pacjent będzie miał wtedy bardzo łatwe do czyszczenia. Jak mamy gotowe, świecimy. Proszę bardzo. Naświetlamy tylko tę część, proszę, żeby nie było, że ja coś tutaj robię. Niech sobie to świeci. Mam ten odcinek włókna, mamy zabezpieczony od światła. No i już, tarczy gotowe. No może tak jest. I kolejny. I kolejny, i robimy dokładnie to samo. To rozpuszczamy. Tu rozpuszczam. No i już. I dokładnie tak samo. I następne. To powiem Ci, Grzegorz, że chyba ta metoda jest prostsza. Nałożyć całość, a potem troszeczkę sobie operować na tym, co zostaje. Tak, i nakładać. Nakładaczek. Dobra. To na okoliczność tym, którzy nie pamiętają albo się zrazili do włókien szklanych, włókna szklanego, zrobienie szyny to 2-3 godziny. My tu włókna kompozytowego poświęciliśmy parę minut na zrobienie szyny, ona zaraz będzie gotowa. Tak, tutaj od... I w zasadzie jak mamy wymod... bo to teraz już jest w zasadzie... Już jest koniec. No to tylko tak doświecić brakującą tę część ostatnią, sprawdzić gładkość, pokryć glazurą i mamy szynę gotową. To jest kilkanaście minut pracy. Słuchajcie. Jak mówię, to jest najtrudniejsza praca stomatologiczna na wykorzystanie włókna stomatologicznego. W przypadku włókna kompozytowego szynę można zrobić naprawdę w kilkanaście minut. Estetyczną, trwałą, wieloletnią szynę, chroniącą pacjentowi zęby przed utratą. Drodzy Państwo, przygotowanie tutaj, podbudowy, pod most, tak? Tak. Dobrze to tak, jest prawidłowo. Tak. Mhm. Wykonaliśmy w przeciągu 3 minut 4. Podbudowę pod koronę, kolejne, może 2 minutki. I kolejna praca, czyli szynowanie zębów, niezależnie od przyczyny niestabilności tych zębów. Tak, czyli szynowanie zębów to kolejne. 6 minut? Tak, 6 minut. Zwróćcie uwagę. W krótkim czasie. Możemy powiedzieć, że zajęło nam to, mnie, laikowi absolutnemu, z pomocą oczywiście tutaj fachowca, 10 minut. Rozmawialiśmy sobie chwilę wcześniej, że część z Was zrezygnowała z korzystania z włókna szklanego, którego nakładanie, Grzegorz, powiedziałeś, że zajmowało ile czasu? Godzinami, w ogóle to się robi. Ja sam jestem z grupy lekarzy, która kiedyś wyposażyła się w włókna szklane i na bazie tych, że włókien szklanych przeżyła ileś tam niepowodzeń i machnęła ręką na włókna szklane, chociaż cały czas potrzebowała ta grupa i potrzebuje nadal jakiegoś materiału do tak, wykonywania zabiegów. Stąd my na przykład, my Arkona, zaczęliśmy produkować włókna szklane lata temu, ale to jeden z produktów, z którego jak bardzo szybko zrezygnowaliśmy. Bardzo szybko je zastąpiliśmy włóknami poliaramidowymi, nadal zresztą tak, obecnymi na rynku. I mamy tutaj też doskonale Wam znany produkt, czyli podwiązka Arkony, fantastyczny, ale... Ona już na szczęście nie jest włóknem szklanym, tylko włóknem poliaramidowym, tak, ale nadal jest tylko samym włóknem, z gotowym włóknem. Ale jakby wymaga nastręcza jakby dodatkowych problemów, prac, czy zabiegów i czasu niepotrzebnie traconego na zabiegi. Natomiast włókno kompozytowe powoduje to, że w tym samym czasie, co kiedyś kładliśmy jedną warstwę kompozytu, którą zawsze trzeba było podłożyć pod jakiekolwiek włókno, teraz w tym samym czasie kładziemy włókno, kompozyt, włókno i jeszcze jedna warstwa kompozytu. Za jednym zamachem 3 warstwy kładziemy, stąd te kilka minut, które zawsze było potrzebne do wymodelowania tak, tych prac, jest realne. Kochani, czyli mamy 3 pokolenia produktów. Włókno szklane, podwiązka i włókno kompozytowe. Sprawdźcie.
produkt skonstruowany, żeby każdemu lekarzowi ułatwić życie i uprościć pracę niewykonywane albo wykonywane godzinami. Z ogromną pieczołowitością i mozolnością. No ręką. Bo tak trzeba tutaj powiedzieć, że często za pomocą trzech rąk, czyli asystentki, która musiała czy włókno przytrzymać, czy lampą doświecić. Włókno kompozytowe ułatwia pracę tak bardzo, że to w zasadzie jest dokładnie takie same modelowanie jak zwykłe do kompozytu. 10 minut, proszę Państwa. 3 prace w 10 minut. Myślę, że więcej tutaj nie trzeba. Tak, to jeszcze krócej się już nie da. To już się wypełnienia nie da szybciej zrobić, jak to. Grzegorz, słuchaj, zrobiliśmy wspólnie podbudowę pod korony. Sama zrobiłaś. To, nie włączaj mnie do sukcesu, ja tylko stałem. Z włókna kompozytowego. Ja bym chciała, żebyśmy poszli teraz dalej i zrobili koronę. Podbudowę. Tak. Dobra. To bardzo się cieszę. My co jesteśmy proponujesz? Przygotowanie tę okoliczność nawet dwoma materiałami. Mamy dwa kompozyty w bistrach. Bardzo chętnie pokażę, opowiem i potwierdzę, że to jest bardzo nowoczesny i bardzo dobry pomysł w naszym świecie stomatologicznym, ponieważ korona, duża praca, to zacznijmy od Bostonu. Dobrze. Boston to jest dobrze znany kompozyt na naszym rynku teraz. Teraz ze względu na to, że świat się robi nowoczesny i antyzakażeniowy, zapakowaliśmy Boston tradycyjny kompozyt ze strzykawek w blistry. Proszę bardzo, to wybierasz jeden blisteriowy. Czekaj, jaki ty masz kolor? A jeden? No niech będzie. Niech będzie. Jest jasne, ale to nie ma problemu. To... Dobrze. No to na próbę wiesz, to sobie tak, to zrobimy na modelu. Pacjent to... ma wybielone zęby, więc tak. A1 zęby. Otwieramy blister, bardzo ładnie. Otwieramy blister. Ja to lubię sobie, pokażę, będziesz sobie robiła. Ja nie lubię brać całego od razu, tylko tak powiedzmy 1/3, może połowę. Żeby sobie sprawdzić, Nie tyle, żeby sprawdzić, tylko żeby mniejszymi etapami modelować, czyli to wiesz co, tu już bierz sobie nakładacz, o tu leży, o to jest to. I tak jak ja, weź sobie taką, ja o tak trzymam, wiesz co, w 3 palce. Palce pod spodem i 2 nożyki. Tak? O, i wszystko sobie, jest okej. Okay. I sobie wyjmuję. I jedna trzecia. Pięknie, tak, mam. Wyciągamy, no i już. I ja lubię zacząć, czekaj, to mi jest już niepotrzebne. Ja lubię zacząć od jednej ścianki, czyli w okolice tutaj szyjki zęba. Tak, w okolicy szyjki tylko zęba. Tylko tu już sobie tak. Tak, to jest... I ta część, która wymagałaby mocniejszego kompozytu, jest gotowa. Czyli tak naprawdę, zużyliśmy... dzięki kompozytowi Boston mamy 3/4 korony. Dobra, i teraz czas na Teraz nam wykończenie. Zostaje na wierzch. Next. On nie jest aż tak mocny jak Boston, natomiast jest bardzo fajny w modelowaniu. Jest bardzo wygodnym kompozytem, bardzo mądrym. 3 palce. Jest. I lecimy. I po kawałeczku kończymy modelowanie. Dobrze, to już jest taka koronkowa robota, bym powiedziała. Odrobinkę, niedużo. Odrobineczkę. O, właśnie. Dobra. No. To odkładamy i próbujemy modelować patrząc na sąsiedniego, dobra. Żeby...
Drodzy Państwo, i tutaj właśnie rozmawialiśmy z Grzegorzem, że bardzo ważne jest, żeby próbować jednak na modelach produktów, żeby później jakby mieć większą pewność, jeżeli czegoś nie znacie, tak, nie wiecie, czy na pewno to jest dla Was, czy sobie poradzicie, żeby nie mieć stresu, jak już ten pacjent jest na fotelu, to warto sobie na takim modelu poświęcić tak 20 minut, myślę do pół godziny pewnie. To czasami nawet w ogóle najlepsza metoda jest pośrednia na modelu, żeby się nauczyć wykonywać pracę, robię prace protetyczne na modelach, bo to jest dużo szybciej wbrew pozorom niż metodą bezpośrednio w ustach. Zawsze. Tak naprawdę mamy pracę gotową. Tak. Jest akurat dobry moment, żeby sprawdzić oczywiście w zgryzie, ale jeszcze jest jedna rzecz, z której możemy skorzystać, a mianowicie glazura. Jeżeli w zgryzie jest prawidłowo i ząb nie jest za duży, nie trzeba tam go preparować, to żeby zrobić go bardzo gładkim, bardzo błyszczącym, to glazura. Glazura to jest... Oczepineczka, tak. Nie potrzeba tego dużo. I tam, gdzie... Dobra, proszę Cię uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. O, tu nam trochę zostaje do dołożenia glazury, żeby było gładko. Tu widać, że troszkę. Tak. Robimy troszeczkę tutaj. W zasadzie mamy koronę gotową. Pięknie. Bardzo ładnie. Bardzo ładna korona. Zobaczcie, na podbudowie z włókna kompozytowego przepięknie wykorzystaliśmy Boston, a zakończyliśmy pracę Nextem i glazurą. I glazurą zużyliśmy niecałe 3,02-gramowe opakowania, niecałe 3 blistry. Mamy gotową pracę. Duży, trzonowy ząb odbudowany. Zostaje tylko zdjąć z modelu, zacementować pacjentowi w ustach, sprawdzić, zgryźć. Gotowy. I to, o czym rozmawialiśmy. Słuchajcie, jest dobry moment, żebyśmy się nauczyli posługiwać modelami. Pod wieloma względami jest to wygodniejsze niż bezpośrednia praca w ustach pacjenta. Mamy taki produkt. Na razie jest Silgips. Zaraz go tu pokażemy. To jest silikon. To jest pistolet. Normalny pistolet, jak każdy w gabinecie ma. Mamy pistolet, mamy końcówki. Tak. Instrukcję sobie wyrzucamy. Zakładamy do pistoletu. Tak. Pokażę Wam, jak zrobić bardzo szybko, bardzo praktyczny model. Mamy wycisk dwuwarstwowy, precyzyjny, silikonowy. Pokryliśmy go silikonem. To już może, żeby nie psikać więcej, widać, że jest błyszczące. Że jest błyszczące pokryte. Tak. Pokryty trzeba tym silikonem bardzo starannie pokryć, żeby nam się ten... Ale później go... Ale nadmiary możemy wytrzepać, nie ma nadmiarów, także... Zostało. No i słuchajcie, mamy Silgips, czyli silikon, który ma nam gips zastąpić. Zakładamy końcówkę, zakładamy malutką końcówkę na koniec, kaniulkę taką przy pierwszym podawaniu, żeby troszeczkę wyrzucić nadmiaru, bo nigdy nie jest dobrze wymieszany. No i pokrywamy precyzyjnie. Ile czasu potrzebujemy na stężenie? 2 minuty. 2 minuty. Czyli tak na dobrą sprawę, kawa powinna już być gotowa, żeby się jej napić. Tak, właśnie chwilę na oddech. Koniec. Spokojnie czekam. Tak, teraz jest spokojnie przerwa na kawę. Możemy ją wykorzystać albo na kawę, albo rzeczywiście na to, żeby Państwu przedstawić korzyści wynikające z metody pośredniej. Po pierwsze,
to możemy po wykonaniu modelowania pracę skontrolować, czyli zobaczyć, czy są jakieś nadmiary, czy są jakieś niedolewki. Jeżeli coś takiego widzimy, to jesteśmy w stanie natychmiast to poprawić, czego w ustach przy metodzie bezpośredniej nie jesteśmy w stanie zrobić. Praca jest wykonana, więc nie wiemy, czy tam gdzieś jakiegoś będą... Nic się nie zadziało. A lubi się zadziać. To jednak jest precyzyjna praca w ustach. Niewygodnie jest się modelować, ten pacjent już bidny, długo trzyma usta otwarte, więc łatwo jest popełnić błąd, czy gdzieś czegoś nawet nie dostrzec. A tutaj ściągamy z modelu, korygujemy, patrzymy, jest niedolewka, pęcherz powietrza, uzupełniamy, nie ma żadnego problemu. Jest nadmiar, polerujemy, więc wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Druga rzecz jakby od strony pacjenta. Przecież ten pacjent już odpowiednio długo siedział, bo pracę musieliśmy przygotować, pacjenta znieczulić, preparację wykonać. Trochę czasu on już na fotelu spędził. Dajmy mu odpocząć. Dajmy mu odpocząć. Sobie siądzie, wyślę SMS-y, które trzeba wysłać, czy odpowie na te, które do niego przyszły. Więc też ucieszy się z tego, że ma chwilę przerwy, a my w tym czasie możemy... O, już jest stwardniały. I to jest ta chwila. Już jest twarde. Dajmy mu jeszcze czas, niech on tam sobie dowiąże do końca, ale o, jest stwardniały, więc pacjent nawet nie zdąży drugiego SMS-a napisać, gdy my już mamy gotowy model i możemy na tym silikonowym modelu zastępującym gips spokojnie sobie modelować. Damy mu jeszcze chwilę na stwardnienie, ale jak widzicie, już możemy zacząć już powoli próbować, możemy gotowy. Zacząć uwalniać, on już się odlepia, o, z jednej strony, z drugiej. Spokojnie, zaraz wyjmiemy, weźmiemy sobie tylko nakładaczek, żeby nam się łatwiej to robiło. Zadziało. O, już tak elegancko. Dobrze, z jednej strony go uwolnimy, z drugiej strony go uwolnimy. Uwolnimy. Powolutku. No i proszę Państwa, proszę bardzo. Teraz jest. Proszę weź sobie laurę do ręki, zobacz, to jest twarde. Tak, no niesamowicie. Niesamowicie szybko, dokładnie, widzimy wszystko. Mamy, słuchajcie, wycisk i model pod most, który tu sobie będziemy modelować. To jest bardzo podobny model do tego, co wcześniej dzisiaj włóknem ćwiczyliśmy. Mamy gotowe. Tak. Modelujemy. W tym czasie, kiedy pacjent sobie będzie pisał SMS-y, my modelujemy gotowy most, który później bezpiecznie zacementujemy. Jak pamiętacie, tak. Sprzed chwili most nam zajął podparcie do mostu 3 minuty. Tak. To tak. Chwilę. I tu mamy kolejne dwie. No, muszę przyznać, że macie wyjątkowo innowacyjne produkty. Odsyłanie do technika czasami nie ma sensu. Jak pacjent potrzebuje pracy natychmiast. Ja rozumiem, że most w odcinku bocznym niekoniecznie jest taki natychmiastowy, ale w każdym odcinku przed nim most wymaga natychmiastowej interwencji. Tak. Trudno sobie wyobrazić pacjenta, który przyjdzie bez przedniego zęba i mu powiemy, to pan przyjdzie za 3 dni, bo technik ma wtedy pracę. Ten czas jest teraz po prostu na wagę złota dla każdego. Tak. Więc jeżeli tylko możemy zminimalizować, tak, ograniczyć pole i to działanie. Tu jest twardy dowód na to, że jesteśmy w stanie to zrobić. Nie odlewamy gipsu, nie bawimy się z proszkiem, wodą. Po prostu mieszamy w mieszadniku z pistoletu, wykonujemy most, wykonujemy model na modelu, modelujemy, cementujemy i pacjent jest w niebo wzięty. I my nie umordowaliśmy się przy okazji. Grzegorz, słuchaj, no jesteście, bo to też warto cały czas podkreślać, jesteście polską firmą z ogromną tradycją. Jesteście na rynku od 1997 roku. Brawo. Cały czas nie ustajecie w poszukiwaniach, żeby udogodnić lekarzom pracę, lekarzom i pacjentom. Chciałabym, żebyśmy jeszcze wspomnieli o kolejnym waszym flagowym produkcie w tym momencie, o Parozinie. Z wielką przyjemnością to zrobię. Już nie tylko dlatego, że produkt jest mądrze skonstruowany, ale potrzeba jest gigantyczna. Słuchajcie, statystyki w Polsce mówią, że osoby od 40 roku życia w ciągu 20 lat swojego następnego życia stracą przynajmniej 40% swoich zębów z przyczyn parodontalnych. To nie próchnica, nie urazy, ale choroby przyzębia usuwają Polakom 40%, dorosłym Polakom 40% zębów. Statystyki są zatrważające. Zatrważające. Miliony zębów idą do śmietnika, dlatego że mają ludzie niedoleczone choroby przy zębie. Dlatego z przyjemnością pokażę, jak tak naprawdę najwygodniej i jak należy postępować z Parozinem. Ja się bardzo cieszę, że ten produkt jest bardzo popularny, bo my go sprzedajemy rocznie 100 tysięcy sztuk. To nie jest tak, że to jest parę strzykawek, ale nadal. Potrzeby są liczone w milionach zębów. Jak mówię, że te miliony zębów wylecą, to znaczy, że my lekarze nie zdążyliśmy komuś dopłukać kieszonek dziąsłowych i ten ząb wyleciał. Stąd przygotowaliśmy taki model. On jest specjalnie silikonowy, żeby pokazać
nie jest gipsowy model, a silikonowy, żeby pokazać ten moment wprowadzenia końcówki. Zobaczcie. W jaki sposób to zrobić? To wprowadzamy końcówkę między, w przestrzeń między, do kieszeni, nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale między dziąsło a ząb. Tutaj znajdują. Właśnie to jest miejsce, które mamy przepłukać. Jak tu wprowadzimy końcówkę i przepłuczemy, to z najgłębszego dna kieszonki dziąsłowej usuniemy treść zapalną, usuniemy wysień kropli czy surowiczy, zabijemy bakterie. Pacjent po pierwsze nie będzie odczuwał bólu, bo wypłukana kieszonka przestaje boleć natychmiast, to jeszcze będzie miał spokój na kilka miesięcy. Stąd cierpliwie, konsekwentnie między dziąsło a korzeń i przepłukujemy. Grzegorz, powiedz mi, czy parazinu należy używać także profilaktycznie? Tak naprawdę tak, bo my, to co w tej chwili się dzieje, myślę, że to jest największa dzisiaj grupa zastosowań, to właśnie w ostrych zapaleniach. Oczywiście róbmy to, na pewno trzeba to zrobić, jak pacjenta boli, ma ostre zapalenie, natychmiast mu trzeba przepłukać, ale jak my mu będziemy przepłukiwać regularnie, co kilka miesięcy, zanim zapalenie się wypłucze, czyli profilaktycznie wywiąże, to my jesteśmy w stanie utrzymać pacjenta bez zapalenia, bez wysięku, bez ropy, bez bólu na długie miesiące. Ja mam setki pacjentów, którym te zapalenia wyleczyłem właśnie w ten sposób, że konsekwentnie co 2-3 miesiące oni przyjeżdżali na krótki zabieg przepłukania kieszonek dziąsłowych, kilkuminutowy. No tak, bo to jest chwila, prawda? Chwila, no to co? Bierzemy pacjenta, wprowadzamy w kieszonkę dziąsłową końcówkę, przepłukujemy, wyciągamy końcówkę. Dopóki wypłukujemy treść ropną, czy jakąkolwiek treść, która nie jest czysta jak woda, bo parazin wygląda jak woda, to płuczemy do tego momentu, to konsekwentnie to robiąc, słuchajcie, co 2-3 miesiące, nawet jeżeli to jest okres 2 lat, to później te kieszonki się wypłycają, pacjenta nie boli i oni mają stabilne zęby. I to, no to mówię z pełnym przekonaniem prawdziwości tego, bo takich pacjentów mam bardzo wielu i w różnym wieku. Nawet ludzie po 70, słuchajcie, potrafią przyjść z zapaleniem kieszonki dziąsłowej, które płukane co kilka miesięcy jest w stanie się wygoić tak, że ząb będzie stabilny. Dlatego pokazuję to, bo pacjentów do tego typu zabiegu, potrzebujących naszej pomocy, są tysiące, no tysiące, miliony wręcz. Tak naprawdę, jeżeli byśmy popatrzyli na grupę statystyczną w Polsce osób po 50 roku życia, to jest około 15 milionów mężczyzn, kobiet, kobiet jest troszkę więcej, to te 15 milionów ludzi potrzebuje płukania kieszonek na okrągło. Więc tak jak to jeszcze raz, najczęstsze zapalenia to są w okolicy dolnych siekaczy. Wprowadzamy końcówkę między dziąsło a korzeń zęba. Często to tak wygląda właśnie, do dna, ostrożnie, żeby tam nie skaleczyć. I w każdym miejscu, gdzie jesteśmy w stanie wprowadzić końcówkę, ją wprowadzamy. Nie płuczemy po powierzchni dziąsła. Tutaj jak polejemy wodą, płynem, nawet najlepszym płynem dezynfekcyjnym, nic to nie zmieni. My mamy wypłukać od najgłębszych przestrzeni. Odsuwamy troszeczkę. Delikatnie rozkolamy dziąsło, wprowadzamy końcówkę. To w zależności od głębokości, to nam się potrafi czasami kilkanaście milimetrów końcówki schować. Tak, kieszonki są tak głębokie. Przepłukujemy. Dopóki wypływa nam z kieszonki wysiękowy płyn, przepłukujemy. W ten sposób od wewnętrznej strony dokładnie to samo robimy. Przepłukujemy i zabieramy końcówkę. W przestrzeniach międzyzębowych, przed trzonowcami, czy drugich klasach, dokładnie tak samo. Wprowadzamy do kieszonki, przepłukujemy. Pod uzupełnieniami protetycznymi to samo. Wprowadzamy pod most, przepłukujemy. Bardzo popularna grupa zapaleń. Od przedsionka, od języka, dokładnie tak samo. Wprowadzamy, przepłukujemy. Tysiące pacjentów, setki tysięcy pacjentów. Słuchajcie, miliony zębów, które możemy ludziom uratować bardzo prostym zabiegiem, bardzo fajnym preparatem, obecnym na rynku już, nie wiem, 7 lat, już nie pamiętam, bo to też jest trzecia. I dalej to trwa tylko chwilę. A pacjent ma zniesiony ból i powtarzany ten zabieg kilkukrotnie. No tak, i też jakby, wiesz, Grzegorz, co mnie się wydaje, tak patrząc z boku, no mając te, używając nawet profilaktycznie, oszczędzamy czas pacjenta, bo przecież musimy go najpierw przeleczyć, jeżeli ma stany zapalne, zanim zaczniemy coś robić. Więc tak naprawdę robimy sobie dobrą robotę. Wielu zabiegów nie zrobimy, dopóki porządnie kieszonek nie wypłuczymy. Tak. Dokładnie tak jest. Zabieg jest rzeczywiście kilkuminutowy. Produkt kosztuje kilka złotych, a korzyść dla pacjenta jest nieoszacowana. Ten ból, który znika natychmiast po przepłukaniu kieszonki dziąsłowej, to dla pacjenta jest tak ważny, że on już naprawdę każdy pieniądz odda, dlatego że my mu właśnie pomogliśmy. Powtarzając ten zabieg, co kilka miesięcy jesteśmy w stanie wyleczyć tę kieszonkę do takiego poziomu, że ona przestaje być patologiczna. Pacjent spokojnie później sobie funkcjonuje bez potrzeby przychodzenia do nas. Słuchajcie, czego tak naprawdę potrzebuje lekarz dentysta? Potrzebuje
innowacji. Potrzebuje ułatwienia w życiu zawodowym każdej pracy. Jeżeli możemy skrócić sobie czas, jaki zajmuje nam, zwiększyć wygodę pracy. Zwiększyć wygodę, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, no, ułatwić sobie życie, pacjentowi, w międzyczasie napić się kawy albo porozmawiać o czymś przyjemnym, to możemy to zrobić naprawdę korzystając z zaledwie kilku produktów waszej firmy. No to jest niesamowite, dokładnie tak. Grzegorz, no, bardzo ci dziękuję. No, ja dziękuję. Ja uważam, ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle. Drodzy Państwo, warto próbować. Spróbujcie, sprawdźcie i dajcie nam koniecznie znać, co sądzicie. Czy jesteście tak zachwyceni produktami jak ja? O, byłoby mi bardzo miło. No nam też, Pewnie jeszcze bardziej było mi miło. Zresztą wspólnie nam będzie miło, bo przecież wspólnie też Państwa zaopatrujemy w materiały, więc korzyść obopólna. Dokładnie. Wszyscy będą zadowoleni. Dziękujemy bardzo i zachęcamy do korzystania z produktów marki Arkona.